Kowalska i mam przyjemność powitać Was na kolejnym webinarium organizowanym przez Kongres Ruchów Miejskich. To kolejne nasze spotkanie w dyskusji o miastach, miasteczkach, politykach, człowieku i zmianie. Dzisiaj będziemy dyskutować o konsultacjach społecznych, o procesach partycypacyjnych, o tym, jak bardzo ważnym jest włączanie mieszkanek i mieszkańców procesy decyzyjne w naszym mieście. Jak wiecie, Kongres Ruchów Miejskich to organizacja, która zrzesza prawie 60 różnych organizacji z różnych dużych, małych miast i miasteczek. W każdym z tych miejsc odbywają się różnego rodzaju konsultacje społeczne, ale to, co nas łączy, to wspólna zgoda na popieranie tez miejskich. I nasza druga teza miejska dotyczy demokracji miejskiej, o tym, jak ważne są wybory, o tym, jak ważne jest włączanie wszystkich użytkowników przestrzeni życia do tego, abyśmy wspólnie wpływali na to, jak wygląda nasza przestrzeń, na co wydajemy pieniądze, jak chcemy żyć, ile inwestujemy w bezpieczeństwo itd., itd., itd. Dzisiejsi nasi goście będą opowiadać o konsultacji społecznej, o partycypacji w mniejszych gminach i miasteczkach. Będą mówić o konsultacjach społecznych szytych na miarę, o partycypacji obywatelskiej w małych gminach, o tym, jak wygląda ten proces. Dzisiaj gościmy Annę Cwynar, Tadeusza Mincera i doktora Krzysztofa Nowaka, którzy wspólnie realizują pewnie wiele ciekawych projektów, ale dzisiaj będą mówić o konsultacjach. Ja mam takie pytanie do Was. Powiedzcie mi, czym ten projekt konsultacje szyte na miarę wyróżnia się od innych procesów konsultacyjnych? Dlaczego on jest taki właśnie uszyty na miarę? I co to znaczy, że można konsultacje uszyć na miarę? Kto odpowiada? Ja mogę odpowiedzieć. Anna, proszę bardzo. Projekt się wyróżnia tym, że wspólnie z gminami, dotyczą trzech gmin na Dolnym Śląsku do 20 tysięcy mieszkańców, razem z gminami projektujemy taki proces, powiedzmy modelowy proces konsultacyjny i ten to projektowanie i przeprowadzenie procesu odbywa się w takich tandemach organizacja pozarządowa czy aktywiści razem z urzędnikami, więc tutaj bardzo ważna jest dla nas ta współpraca urzędników i właśnie działaczy społecznych. Wyróżnia się też tym, że na samym początku przeprowadzamy dla każdej z tych gmin taką jakby diagnozę, żeby zobaczyć, jak wygląda ten stan obecny partycypacji w danym mieście, bo mówimy tutaj o takich małych miastach. I później przeprowadziliśmy też szkolenie już do tej pory dla tych trzech gmin i dla działaczy, i dla urzędników w zakresie tego, jak my podzieliliśmy się wiedzą, jak my przeprowadzamy takie konsultacje, jak rozumiemy konsultacje, jak chcielibyśmy właśnie pracować w tym projekcie. Także teraz będziemy, każda gmina ma takie wsparcie eksperckie, merytoryczne i też w zakresie promocji. Zaintrygowałaś mnie tą diagnozą. Tadeusz, widzę, że się zgłaszasz, ale ja chciałam tylko dopytać o tą diagnozę. Czy to jest diagnoza, która dotyczy procesów partycypacyjnych w danej gminie, czyli weryfikujecie, czy one były, nie były, jak się odbywały i zgodnie z zasadami, czy to jest diagnoza tego, co trzeba tam robić? Jeszcze jakbyś trochę mogła dopowiedzieć ty lub Tadeusz. Bo któryś... To może Tadeusz? Bo też robi. Tak, to dobrze, to ja odpowiem. No, diagnoza dotyczy tego, w jaki sposób, my mamy taki szablon przygotowany, w jaki sposób poszczególne gminy no, przeprowadzają różne formy partycypacji, tak? Czy to konsultacje społeczne, czy to budżet obywatelski, jak to wygląda, czy odbywało się w czasie pandemii, czy nie, czy były informacje o tym, no tak staramy się przyjrzeć, może nie też takim duchu kontrolującym, tylko bardziej takim duchu, jak gminy sobie radzą z pewnymi wyzwaniami. No też nazwa tego projektu jest, są to konsultacje szyte na miarę, tak? Więc to każda, ta miara musi być właśnie dostosowana do potrzeb i możliwości danej gminy, więc staramy się pod tym kątem patrzeć. Ale tak się zgłaszałem, bo to, co wydaje mi się takie ważne w tym projekcie, to jest to, że on, no właśnie do tych niedużych gmin, bo jak mówimy, myślimy o ruchach miejskich, o tej po polityce miejskiej, to mamy przede wszystkim tak w głowie, tak stereotypowo duże miasta, duże byty, a tutaj no, jakby stwierdziliśmy z założenia, że nie, że chcemy trochę inaczej na to spojrzeć, zobaczyć, jak to wygląda w innych przestrzeniach. Ja jeszcze tylko dodam o tej diagnozie bardzo szybko, że tutaj jakby właśnie nie ma to charakteru oceniającego i też ta diagnoza to może jest takie duże słowo. Bardziej nam chodziło o to, żeby się dowiedzieć dla nas i też pokazać urzędnikom, jakby jak to na razie wygląda, tak? Co jest
nawet nie co jest okej, a co nie jest, tylko po prostu jakie są, jak to na razie wygląda, tak? Bo też często urzędnicy się zmieniają i na przykład sami nie wiedzą, co się działo 5 lat temu, bo przyszedł ktoś nowy, tak? Więc bardziej też dlatego. Ja jeszcze chciałam tylko uzupełnić, też dobry wieczór, widzę tutaj pani Wioletta z Cieszyna, to pozdrawiam, jestem 12 kilometrów pod Cieszynem właśnie, w Końcicach Małych, także geograficznie bardzo niedaleko od pani. Ale ja chciałem też przy tej szytych na miarę o jednej rzeczy powiedzieć, my o tym jeszcze powiemy myślę kilka razy, ale to jest jakby bardzo, bardzo ważne, że właściwie każdy proces konsultacyjny powinien być szyty na miarę, czyli powinien być robiony z głową, a nie od sztancy. No i to jest chyba ogromny problem generalnie w Polsce i w małych i w dużych miejscowościach, że konsultacje traktuje się jako coś, co albo trzeba odbębnić, albo trzeba zrobić według przyjętego wzoru czy schematu. No zaraz jeszcze o tym powiemy, natomiast no my mamy za sobą już naprawdę tych procesów no zaraz w setki idących i możemy jakby powiedzieć, że takim głównym doświadczeniem jest to, żeby jednak każdy proces albo prawie każdy traktować bardzo indywidualnie i jeżeli chodzi o metodologię i podejście i o to, z kim przy danym procesie się współpracuje, więc to, że one są szyte na miarę, ten wymiar no, jest taki bardzo szeroki tego hasła. Dobrze, to ja mówię, zanim przejdziemy do prezentacji i opowiadania tak o projekcie, to macie bardzo duże doświadczenie, wiele lat pracujecie w tym, co robicie. Powiedzcie mi, co zmieniła pandemia w waszej pracy w konsultacjach społecznych, bo to cieszę się, że powiedziałeś Krzysztofie o tym, że każdy proces konsultacyjny powinien być szyty na miarę, bo nawet jeżeli rozmawiamy o miejscowych planach w każdej gminie, to jest inna gmina, inni ludzie, inny teren, więc za to ci dziękuję, bo ja dokładnie też tak uważam, ale powiedzcie mi, co zrobiła pandemia, co się zmieniło w waszej pracy i w konsultacjach społecznych, bo to jest coś wyjątkowego, czego nigdy wcześniej nie było. To ja może zacznę, teraz odwróćmy kolejność na szybko. To znaczy są plusy i minusy. Na pewno może od plusów, od czegoś pozytywnego. Pandemia zmieniła to, że okazuje się, że bardzo często łatwiej jest zaprosić ludzi do udziału, bo jednak kolokwialne odpalenie Zooma czy Click Meetingu czy innej platformy jest dla ludzi dużo prostsze niż przyjście fizyczne na spotkanie. I to jest takie zaskakujące i niezaskakujące. Znaczy zaskakujące o tyle, że jednak fajnie się rozmawia osobiście, jak się widzimy i możemy popracować. My większość konsultacji albo dużą część, zwłaszcza takich poważnych tematów, staramy się robić jednak w formach warsztatowych. No i tutaj praca online mocno nam to utrudnia. Natomiast no to jest duży pozytyw, że można budować frekwencję na konsultacjach online. No i z tego pozytywu wypływa taka dla nas nauka, że fajnie myśleć hybrydowo, czyli na przykład w danym temacie robić więcej niż jedno spotkanie i jedno w formie online, a drugie jako spotkanie osobiste. I pewnie jak już kurz pandemiczny opadnie kiedyś i będzie naprawdę pełna swoboda wyboru tych narzędzi, no to chyba dla nas taka największa nauka jest, że najlepszy efekt jest, jak się te narzędzia miksuje i wychodzi się po prostu do ludzi bardzo szeroko. Tyle, jeżeli chodzi o taką zmianę pozytywną. Muszę Adia z Tadeuszem coś odegrać. Ja jeszcze też o pozytywnej chciałam. No jest też duża, oprócz tych mieszkańców, no można też łatwiej dotrzeć do ekspertów, tak? Czyli no mamy możliwość pozyskania ekspertów z różnych części Polski, no gdzie wcześniej na spotkanie, no na pewno to by było dosyć utrudnione. I też robimy, zawsze się staraliśmy robić niektóre konsultacje dotyczące na przykład parków, jakichś skwerów zielonych i tak, jakichś zielonych przestrzeni, podwórek i tak dalej w terenie, a teraz myślę, że wychodzimy jeszcze więcej na zewnątrz, tak? Więc to też jest fajne, że już naprawdę staramy się być jak najbliżej mieszkańców, nie tylko właśnie online, wtedy w domu, tak? Ale też właśnie na zewnątrz, więc to są takie fajne spotkania, mniej formalne. No to wyszło, że ja mam o negatywach. No dobrze, no to powiem to, no na pewno i no tak jest, że te formy online'owe nie są dla wszystkich, tak? No jakby musimy zdawać sobie z tego sprawę, że dużo osób nie jest biegłych tak internetowo i co prawda bardzo łatwo jest dla
dla większości jakby z naszej banki jakby odpadzi tego Zooma, Click Meetingen, ale też niektórzy sobie po prostu z tym nie radzą i jest to utrudnienie i zdajemy sobie sprawę z tego, że przez to nie docieramy do wszystkich, także seniorzy są tutaj no niestety i to wiemy też z naszych doświadczeń, jakichś tam rozmów i też badań takich, czy też diagnoz, że to nie zawsze właśnie nie zawsze działa. No ja tutaj muszę dorzucić jeszcze, żebyśmy też nie pozostali w tym takim super pozytywnym odczuciu, że online jest fajny. To jakby online jest fajny, natomiast no, on nigdy nie będzie dawał, czy rzadko będzie dawał te efekty, jak spotkanie osobiste, tak? Znaczy trzeba pamiętać, że przy nawet bardzo złożonych tematach, w momencie, kiedy na spotkaniu takim osobistym, gdzie siedzimy fizycznie, jest 20 osób, przy odpowiedniej metodologii my w 2 godziny jesteśmy w stanie zebrać kilkaset postulatów. Na online jest to absolutnie niemożliwe, tak? Nawet jeżeli będziemy korzystali z najbardziej zaawansowanych narzędzi i wszyscy będą biegli, no to ta praca przebiega dużo, dużo wolniej, ten dialog jest dużo, dużo wolniejszy, interakcje między ludźmi, interakcje są dużo, dużo mniej żywiołowe, spontaniczne, emocjonalne i to jest na pewno negatywne. Trudniej jest tak naprawdę wypracować taki bardzo dobry, solidny materiał. Na żywo jest, czy osobiście jest dużo prościej. Tak, też czasami te spotkania przybierają taki bardziej informacyjny charakter, tak? Często samo to właśnie ta forma jest bardziej taka prezentacyjna na początku. Na przykład mamy takie, staramy się robić i takie spotkania warsztatowe i właśnie o samym charakterze bardziej informacyjnym do zadawania pytań i odniesienia na przykład do formularzy, tak? Gdzie wcześniej jakby podczas spotkania takiego na żywo moglibyśmy zrobić i jedno i drugie tak naprawdę. I z tych powodów, no, my byliśmy też zaangażowani w organizację wrocławskiego panelu obywatelskiego i myśmy go zrobili tak tradycyjnie, offline'owo, tak? Były dyskusje, to się wtedy pandemia rozpoczynała, czy by go nie przenieść do internetu, ale no, z wielu takich powodów, co tu rozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że nie chcemy. Rozumiem, dobrze. Mili, zanim przejdziemy do prezentacji, ja mam pytania o szkolenia eksperckie i dotyczące waszego projektu, czy o tym będzie w prezentacji, czy, bo to mnie zaintrygowało czytając opis. Czym są te szkolenia eksperckie w waszym projekcie? To Krzysiek może powie. Ja może powiem, to tak naprawdę brzmi projektowo, bo tak brzmieć musi, trzeba to jakoś opakować i zapisać, natomiast tak naprawdę chodzi o to, żeby podzielić się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami i tym, że po prostu na konsultacjach zjedliśmy zęby, tak? To znaczy, no, konsultacje i procesy partycypacyjne są naprawdę bardzo mocno osadzone na know-how. Czyli po prostu trzeba ileś tych procesów zrobić, do iluś dziur powpadać i na ileś grząskich gruntów wejść, żeby mieć jakby no, jakąś wiedzę i wiedzieć, jak tymi procesami zarządzać. To jest naprawdę praca i z ludźmi, i praca z problemami, z takimi bardzo żywymi, często kontrowersyjnymi tematami i problemami. I nawet najlepszy narzędziownik, poradnik, manual i tak dalej, no jest pomocny, fajnie, natomiast no sami po sobie wiemy, tak, że im więcej tych procesów zrobiliśmy w różnych warunkach, w różnych częściach Polski, w różnych miastach, z różnymi urzędnikami, z różnymi mieszkańcami, no tym ta wiedza przyrasta i wtedy mamy na takich spotkaniach czy warsztatach, to ciężko powiedzieć, unikamy się bycia gadającymi głowami, teraz trochę jesteśmy, ale też Click Meeting taki trochę jest, no w formie warsztatowej podzielić się z tymi, którzy za te procesy konsultacji odpowiadają albo powinni odpowiadać, czyli z włodarzami, z liderami lokalnymi, pokazać im trochę naszego know-how i powiedzieć, słuchajcie, jak chcecie planować, no to uważajcie na to, pomyślcie o tym i może coś fajnego wyciągniecie z naszego doświadczenia i będziecie w stanie w waszej miejscowości, w waszej gminie albo zaprojektować dany proces konsultacyjny, albo wręcz tą machinę rozmawiania, dialogowania, konsultowania i partycypacji po prostu uruchomić z głową, tak, jako pewnego rodzaju stałe działanie, a nie od wielkiego dzwonu, jak coś się dzieje. To ja mam jeszcze ostatnie pytanie, bo konsultujecie plany miejscowe i pewnie studia. Czy pracujecie na jakimś narzędziu IT? Jeśli chodzi o plany miejscowe? Nie, zawsze plan. Dobrze. No,
Wykorzystujemy to, które dana gmina stosuje, bo jeżeli jakaś gmina ma na swoje narzędzia, no to po prostu w procesie tego jest, najczęściej posiada jakieś rzeczy. We Wrocławiu to jest, geoankieta jest wykorzystywana, nie pamiętam dokładnie jak, chyba tak to się nazywa, po prostu geoankieta. No tak to jak takie narzędzia, jakie posiada gmina. Tutaj nie mamy jakiegoś własnego sprzętu, narzędzia, które jakoś tak upowszechniamy. To samo dotyczy właśnie ankiet i tak dalej, dlatego też szyte na miarę, żeby nie chodzi też o to, żebyśmy mieli jakiś super, nie wiem, rozbudowaną ankietę, której na przykład zrobimy ją raz, a gmina nie będzie w stanie jej powtórzyć, tak? No to też jakby nie o to chodzi, tylko żeby właśnie używać takich też metod, które już są znane przez mieszkańców na przykład, tak? Oddaję Wam głos, zapraszam do prezentacji. Państwu przypominam, że możecie zadawać cały czas pytania na czacie i włączać się w naszą dyskusję, a my po prezentacji jeszcze chwileczkę sobie porozmawiamy. Okej, to będzie nasza krótka prezentacja. Ania, zacznij, proszę. Tak, ja będę przerzucał slajd. Jasne, dzięki. Projekt, który realizujemy obecnie, to jest taki półtoraroczny projekt, który nazywa się Konsultacje Społeczne Szyte na Miarę, tak jak już to zostało powiedziane. I projekt jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy. Następny slajd. Na początku chcieliśmy kilka słów o sobie opowiedzieć, jako o naszej fundacji. Jesteśmy organizacją pozarządową, która działa od 2008 roku i której założycielem był profesor Klaus Bachmann, który jest historykiem, politologiem i też zajmuje się naukami społecznymi. On wtedy mieszkał we Wrocławiu, teraz już mieszka w Warszawie. No i właśnie pracował na akademii, na uniwersytecie, zależało mu na tym, żeby też robić właśnie takie bardziej społeczne działania. Dlatego założył fundację. Obecnie ze względu na swoje miejsce zamieszkania już fundacji nie działa. W zarządzie jest Iwona Nowak oraz obecny tutaj Tadeusz Mincer. I jesteśmy z Wrocławia, mamy biuro w samym centrum. Tutaj jest nasza strona internetowa www.febs.pl. Dlaczego FEBS? Trochę dlatego, że nazwa angielska to jest Foundation for European Studies. Tutaj jest nasz zespół. Tak jak widzicie, jest nas już teraz dosyć sporo. Właściwie niedawno robiliśmy to zdjęcie, a jeszcze w tym czasie doszła jeszcze jedna osoba. Także jest to, dlaczego jest też nas wiele, zobaczycie, że oprócz tej partycypacji zajmujemy się też innymi działaniami i bardzo poproszę następny slajd. No właśnie, czym się zajmujemy? Łączymy wcześniej, tak? Założenie było takie, żeby łączyć tą wiedzę akademicką z praktyką społeczną przez realizację takich badań w działaniu, czyli trochę być takim mostem pomiędzy ludźmi, mieszkańcami a akademią. Chcieliśmy dostarczać rzetelną wiedzę do debat publicznych oraz realizacji lokalnych polityk. Staramy się budować społeczeństwo obywatelskiego, no to tutaj jest taki trud, który ciągle należy podejmować zdecydowanie. No i przede wszystkim zajmujemy się takimi kwestiami na poziomie lokalnym. Właśnie, jesteśmy między młotem a kowadłą, czyli między władzą i obywatelami, czyli tam, gdzie wykuwa się partycypacja. Uczymy mówić innych wspólnym językiem. To jest bardzo ważne, że wszyscy jesteśmy gospodarzami naszych przestrzeni do życia, czy to urzędnik, czy osoba pracująca w zupełnie innej branży, czy dziecko, czy senior, czy migrant, czy nie wiem, no wszyscy mieszkańcy, tak, są dla nas bardzo ważni i oni mają prawo się wypowiadać o miejscu, w którym mieszkają. Zajmujemy się też edukacją i edukujemy od dzieciaki i osoby dorosłe, przede wszystkim jednak osoby dorosłe. I bardzo ważne jest też dla nas sieciowanie, to zarzucanie sieci, integracja na przykład sektora organizacji pozarządowych lokalnie. A konkretnie czym się zajmujemy? Przeprowadzamy konsultacje społeczne i wszelkiego rodzaju procesy partycypacyjne. Tutaj Tadeusz na przykład wspomniał o panelu obywatelskim we Wrocławiu. Konsultujemy i opracowujemy dokumenty, różne dokumenty strategiczne, plany, studia i tak dalej. I organizujemy i realizujemy projekty społeczne, historyczne, kulturalne, edukacyjne i szkoleniowe. Tak jak widzieliście na tych poprzednich slajdach było nas dość sporo, każdy z nas ma trochę inne wykształcenie i wnosi swoje inne zainteresowania, także mamy takie różne projekty. Tutaj jest projekt taki konsultacyjny właśnie w małej gminie, w gminie Łagiewniki. Tutaj pośrodku projekt Nie lej wody dotyczący
marnotrawstwa wody. To był taki projekt edukacyjny w Świeradowie Zdroju, też zresztą w mojej gminie dla uczniów. I tutaj Wrocław rozmawia o osiedlach. Taki proces, który miał na celu zmiany właśnie w strukturze, tak, osiedli we Wrocławiu. I czym są konsultacje społeczne? Tu Ania po kilku takich zdaniach wprowadzenia, zanurzając się trochę głębiej, to ta definicja, która jest taka oczywista, my specjalnie wzięliśmy takie bardzo oczywiste i jasne definicje, które można znaleźć przede wszystkim na stronie NGO.pl, czyli są dostępne dla wszystkich, proste i niewyszukane. Ale one są kluczowe, bo no, mamy takie wrażenie, a czasem to nie jest wrażenie, tylko tak jest, że zarówno włodarze, gospodarze, urzędnicy, ale i mieszkańcy czy lokalni liderzy nie rozumieją tak naprawdę, czym są konsultacje społeczne. Problem bierze się po pierwsze z tego, że no, partycypacja i społeczeństwo obywatelskie u nas leży w Polsce i kwiczy. Przepraszam za kolokwializm i tu pewnie to jest dyskusja na wiele godzin i dni w ogóle, czy u nas społeczeństwo obywatelskie jest, czy nie jest. Można mieć co do tego duże wątpliwości. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, konsultacje społeczne w Polsce kojarzą się zazwyczaj przede wszystkim z konsultowaniem dokumentów, które są wykładane i przede wszystkim dotyczą te dokumenty planowania przestrzennego, czyli planów przestrzennych i studiów, planów zagospodarowania przestrzennego i studiów. I to jest tak naprawdę bardzo duży błąd, bo ci, którzy konsultacje często organizują z jednej strony, a ci, którzy uczestniczą, są przyzwyczajeni do takiej oto formy, że powstaje jakiś dokument, który później na samym końcu jest pokazywany mieszkańcom i mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi. I to jest sytuacja sama z siebie absurdalna, bo tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z konsultacjami, tylko pyta się mieszkańców o opinię, pyta się dlatego, że taki jest obowiązek i tak sobie to uchwałodawca zaplanował. Natomiast jest to działanie bardzo pozorne. Dlaczego? Dlatego, że gminy, włodarze, czy ci, którzy stoją za takim procesem, na przygotowanie danego dokumentu, nieistotne, czy on jest planistyczny, czy jest to jakaś strategia, wydali bardzo dużo pieniędzy. Teraz wydajemy bardzo dużo pieniędzy, tworzymy dokument, a potem pytamy się mieszkańcom, czy wam się podoba. Teraz co się ma zadziać, jeżeli mieszkańcy powiedzą, że im się to nie podoba? No jakby nic się zazwyczaj nie dzieje, albo wprowadzane są niewielkie korekty, albo z mieszkańcami zaczyna się rozmawiać, ale w duchu przekonywania ich do swoich racji. I teraz warto jest się utrzymać tej definicji, że konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych. I tak naprawdę, gdybyśmy literalnie czytali tą definicję i próbowali ją przełożyć na jakąś logikę życia społecznego, logikę podejmowania decyzji, logikę zarządzania publicznymi pieniędzmi, no to doszlibyśmy do wniosku chyba wszyscy i zgodnie, że ten dialog powinien odbywać się na samym początku. I to jest najbliższa nam definicja i tam, gdzie możemy, w taki sposób organizujemy te procesy konsultacyjne, czyli zaczynamy rozmawiać z mieszkańcami, z interesariuszami, z włodarzami i zapraszamy ich do wspólnego dialogu w punkcie zero, w punkcie, jak my to sobie określamy, białej karty, czyli nie mamy żadnej tezy. To jest jeden z najfajniejszych momentów, kiedy przychodzimy na konsultacje. Udaje nam się przekonać włodarzy, żeby tak to zrobić. Przychodzą mieszkańcy, przychodzą interesariusze, nastawieni bardzo często negatywnie, no bo wiadomo, że w Polsce jako obywatele, jako mieszkańcy często do władzy jesteśmy nastawieni negatywnie i o koniem, no ale przychodzą, bo są lokalnymi liderami, chcą coś zmienić i pytają się, no i co będziemy konsultować? A my wtedy odpowiadamy, no nie wiemy, to słuchamy, co państwo chcą. Rozmawiamy na przykład na temat zagospodarowania parku, to jak państwo chcą, żeby ten park wyglądał? A na to mieszkańcy, ale co władza na to, jakie są pomysły władzy? No władza nie ma żadnego pomysłu, słuchamy, jak państwo chcą, żeby wyglądał park. I to jest bardzo często przez kilka minut taka dyskusja, żeby w ogóle mieszkańców zachęcić, żeby zaczęli rozmawiać i żeby zaczęli swoje opinie i swoje uwagi
zgłaszać. I to jest jakby bardzo ważne. W momencie, kiedy zaczynamy od takiego punktu zero, od sytuacji, kiedy nie mamy tezy, a mamy tylko tak naprawdę potrzebę, na przykład rozwiązania danego problemu, napisania dokumentu strategicznego, przygotowania jakiegoś miejscowego planu, zagospodarowania jakiegoś terenu i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę jedna i druga strona są otwarte na dialog, to wtedy możemy pracować ze sobą wspólnie i wtedy rzeczywiście te decyzje, które są podejmowane, są optymalne. Co to znaczy optymalne? To znaczy optymalne, biorąc pod uwagę potrzeby z jednej strony mieszkańców, a z drugiej strony możliwości. Czyli co na przykład na danym obszarze fizycznie, albo jeżeli to jest jakiś dokument, rzeczywiście może być zapisane i może być zrealizowane, biorąc pod uwagę chociażby budżet. I w tej definicji jest jeszcze zawarta jedna bardzo ważna informacja. Konsultacje społeczne jest to zbieranie opinii, natomiast decyzje należą do władz. I to jest jakby kluczowe. My bardzo często to też tłumaczymy i pokazujemy. To, czy dana, już mówiąc bardzo konkretnie, władza, czy dani urzędnicy postąpią tak, jak postulują mieszkańcy, czy nie, to jest już pewnego rodzaju ich, znaczy nie pewnego rodzaju, to jest po prostu ich decyzja. I teraz nawet jeżeli ta decyzja jest tak naprawdę przeciwko temu, co postulują mieszkańcy, to powinna ona być bardzo dobrze uargumentowana. Czyli z jednej strony mieszkańcy nie mogą się spodziewać i nie powinni, że jeżeli biorą udział w konsultacjach, to ich stanowisko wygra, czy ich racja wygra. Konsultacje to nie są wybory, to nie jest konkurs piękności i to nie jest głosowanie. W konsultacjach mają przeważać logiczne argumenty, pokazanie rzeczywistych potrzeb, no i doklejenie do tego możliwości realizacyjnych. Czyli zdarzyć się może, i tak się często zdarza, że na przykład 20 osób czy 30 osób chce jakiegoś rozwiązania, ale to rozwiązanie zupełnie jest nieprzemyślane, albo ono jest po prostu niedozrealizowane ze względów budżetowych. A dwie osoby przedstawiają bardzo logiczne argumenty, żeby jednak spróbować to zrobić w inny sposób. I może się okazać, że te dwie osoby, które coś postulują, no tak naprawdę w świetle tej zastanej sytuacji, dzięki ich głosom można podjąć optymalną decyzję. Więc podsumowując, jakby kończąc te rozważania, to jest dialog, to jest zbieranie opinii, natomiast decyzja należy do tych, którzy tą decyzję powinni podjąć, czyli urzędnicy, włodarze, ci, którzy za to odpowiadają. Jeżeli jest to bardzo, czy te decyzje są bardzo przeciwko temu, co wyszło z konsultacji społecznych, to tak naprawdę powinny być one, ta decyzja powinna być wzmocniona bardzo dobrymi, merytorycznymi odpowiedziami, dlaczego nie można zrobić tak, jak chcieliby tego mieszkańcy mieszkania. No i konsultacje społeczne na tle dialogu obywatelskiego, to też taka bardzo prosta definicja. Konsultacje społeczne nie dają mieszkańcom bezpośredniego wpływu na decyzję, to jest to, co już powiedziałem, te są zarezerwowane dla władzy, ale są też czymś więcej niż tylko informowaniem obywateli przez władzę o planowanych działaniach. Zakładają obustronną komunikację i nawiązanie relacji pomiędzy mieszkańcami, a władzami i administracją. Bardzo często się zdarza, że w danej gminie urzędnicy mówią, chcemy przeprowadzić konsultacje i prowadzą te konsultacje, ale zadaniem tych konsultacji jest tylko poinformowanie łaskawie mieszkańców, co będziemy robić. I tyle. I na tym się to kończy. Nie ma tak naprawdę dialogu, nie ma tak naprawdę wyjścia do mieszkańców, albo jest ono bardzo wąskie, ale z drugiej strony buduje w urzędnikach, we włodarzach takie poczucie, no przecież my rozmawiamy, my przecież prowadzimy konsultacje. Natomiast one nie mają tak naprawdę na celu doprowadzenia do tego, że ta decyzja w danej sprawie będzie optymalna, więc chodzi o rzeczywiste budowanie dialogu, czyli o to, żeby na ten dialog naprawdę być otwartymi. I 7 zasad konsultacji. To są takie podstawy, one fajnie pokazują, co w konsultacjach powinno działać dla każdej ze stron uczestniczącej, czy to są włodarze, czy to są interesariusze, czy to są mieszkańcy.
No, każda ze stron powinna robić to w dobrej wierze, czyli no, nie powinno być tutaj żadnej ukrytej agendy, żadnych ukrytych celów politycznych i tak dalej, bo to zawsze prędzej czy później wyjdzie, jeżeli ten proces jest dobrze przygotowany. Powinny być powszechne, czyli tak jak powiedziałem, konsultacje nie są demokratyczne w sensie, że wygrywa większość, natomiast fajnie, gdyby w konsultacjach uczestniczyło sporo osób. Znaczy ta powszechność jest bardzo ważna i ważne jest to, żeby ta powszechność tak naprawdę brała się z szerokiego reprezentowania społeczeństwa. O tym Ania trochę powiedziała już pomiędzy wierszami. Znaczy fajnie, żeby w konsultacjach nie uczestniczyli tylko, nie wiem, ludzie, którzy są naturalnymi liderami lokalnymi, ale żeby uczestniczyły dzieci, żeby uczestniczyła młodzież, żeby uczestniczyły osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, migranci i tak dalej, i tak dalej. I zadaniem zbudowania tej powszechności, to zadanie należy do organizatorów konsultacji. Znaczy, co zrobić, żeby dotrzeć do jak największej grupy ludzi, żeby ich o tych konsultacjach poinformować, żeby pokazać im, że te konsultacje są ważne i żeby oni przyszli. To nie oznacza, że jak będą dwie czy trzy osoby na konsultacjach, to te konsultacje są złe i nieudane. Proszę mi wierzyć, ja osobiście bardzo wiele konsultacji prowadziłem, gdzie przychodziły dwie, trzy i pięć osób i bardzo często one były znakomite i udawało się zebrać bardzo dużo materiału. Natomiast, no co do zasady, fajnie, gdyby konsultacje jednak miały jakąś skalę, były powszechne, natomiast nie zrażajmy się, jeżeli tak nie jest, jeśli wiemy, że zrobiliśmy wszystko, żeby dotrzeć do jak największej grupy ludzi. Powinny być przejrzyste i transparentne. To jest niesłychanie ważne. Od tak naprawdę początku, czyli od informowania i zachęcania poprzez prowadzenie konsultacji, a później ich koniec. Czyli każde konsultacje powinny zakończyć się jasnym raportem, w którym są wszystkie zebrane opinie, w którym idealnie jest, powinny być odpowiedzi urzędników danego wydziału, departamentu, czy osób po prostu odpowiedzialnych, czy dane rozwiązanie, czy dana opinia zostanie wzięta pod uwagę, czy też nie, jeśli nie, to dlaczego. No powinny właśnie umożliwiać i być takimi procesami responsywnymi, czyli dawać możliwość uczestniczenia, zaangażowania się, no i takiej żywej partycypacji. Te konsultacje powinny być skoordynowane. Nie ma znaczenia tak naprawdę, czy tutaj koordynuje strona urzędnicza, czy robi to jakiś NGO, czy robi to jakiś lokalny lider. Natomiast, żeby konsultacje były udane, to trzeba przeprowadzić sporo działań, od informowania poprzez promocję, poprzez moderowanie, zebranie uwag, przygotowanie raportu i tak dalej, i tak dalej. I żeby się udało, to musi być skoordynowane i te etapy muszą być logiczne i wynikać z siebie. Muszą być przewidywalne te procesy, to się wiąże z tą responsywnością, przejrzystością, ale ta przewidywalność, pod tą przewidywalnością kryje się też jedna bardzo ważna rzecz. Mieszkańcy często nie rozumieją, że konsultacje są dopiero początkiem zmian. Czyli jeżeli my dyskutujemy na przykład nad zmianą danej przestrzeni wspólnej, publicznej w przestrzeń zieloną i mamy jakieś opinie z konsultacji i z tego powstaje na przykład jakiś raport albo wnioski, to kolejnym krokiem jest dopiero powstanie koncepcji. A później konsultowanie tej koncepcji. Jak będziemy mieli przekonsultowaną koncepcję, to później trzeba mieć plany, zgody, pozwolenia, a w międzyczasie albo mamy, albo nie mamy na to budżet. Innymi słowy, bardzo często od konsultacji, czy od początku konsultacji do realizacji może minąć 2, 3, 4 lata, a czasami tylko i wyłącznie powstanie dokument, który będzie wytycznymi. No i mieszkańcy muszą to zrozumieć. Rozmawiamy dzisiaj, ale efekty zobaczycie w 2023 czy 2024 i musicie się po prostu z tym pogodzić, bo tak to działa, bo pewnych rzeczy szybciej się nie da zrobić, czyli konsultacje społeczne zawsze są trochę projektowaniem przyszłości, tej bliższej lub dalszej. No i poszanowanie dobra ogólnego i interesu publicznego. To jest chyba jasne i nad tym się nie ma co za
utrzymywać. I zanim zaczniemy konsultować takie bardzo ważne rzeczy, czyli trzeba sobie określić jakieś warunki brzegowe, czyli tak naprawdę co konsultujemy i w jakich ramach prawnych się poruszamy, i to warto jest zawsze mieszkańcom przedstawić. Jeżeli projektujemy nową drogę pieszo-rowerową i mamy co do projektowania dróg pieszo-rowerowej pewne standardy, no to powinniśmy się po prostu ich wytyczne ich trzymać i to jasno mówić, że okej, w tym miejscu ścieżka rowerowa o szerokości 10 metrów nie jest dobrym pomysłem i w ogóle nie jest dobrym pomysłem, bo i tak dalej, i tak dalej. To, o co Sylwia pytała, czyli diagnoza, ale tutaj nie mówimy o diagnozy w ogóle procesów konsultacyjnych, tylko diagnozy tej sytuacji, którą chcemy konsultować. Czyli tak naprawdę zdiagnozowanie, co tam było, co może powstać, co możemy zrobić, kto jest tym zainteresowany, ułożenie listy interesariuszy, czyli nie tylko zainteresowanych mieszkańców, ale tych osób czy tych instytucji, które z danym miejscem, z danym działaniem też są związane, na przykład w sposób profesjonalny, zastanowienie się i włączenie. No właśnie, czasami to są uczestnicy, czasami to są partnerzy, ale może właśnie partnerem w danym procesie będą dla nas dzieci, albo młodzież, albo seniorzy, jeżeli na przykład temat jest im bliski, że nie będą oni tylko aktywnymi uczestnikami, ale pomogą też ten proces w jakiś sposób zorganizować. No i konsultacje powinny mieć jasny plan, o czym wspominaliśmy. No i celem konsultacji jest poprawa jakości decyzji legislacji, wychwycenie błędów, no i to, o czym powiedzieliśmy, konsultacje to po prostu zebranie poglądów, opinii i ich agregacja. I wyzwania, i tu Anię poproszę, bo to ona przygotowała na podstawie i w oparciu o nasze doświadczenie. Wśród wyzwań właśnie, które sobie tak wypisałam, no to pierwszym wyzwaniem jest dotarcie do mieszkańców, to się wiąże z tą zasadą powszechności i to jest bardzo ważne, dlatego że nie chodzi tylko o to, żeby opublikować daną informację na stronie internetowej czy w biuletynie informacji publicznej, gdzie dana osoba może w ogóle nigdy nie dotrzeć, nie wiem ile osób korzysta z biuletynu informacji publicznej w celu wyszukania informacji, ale też właśnie dotarcie do tych osób, o których mówiliśmy, tak? Na przykład o seniorach, czy dotarcie do dzieci, czy do młodzieży, czy dotarcie do mieszkańców na przykład jakiegoś podwórka, tak? Niekoniecznie ktoś mieszkający w kamienicy przy jakimś podwórku musi wchodzić na stronę Urzędu Miejskiego. Musimy jakoś wyjść do tych mieszkańców. Drugie wyzwanie to jest praca zespołowa i to zarówno, no, my pracujemy w takim... Jeśli chodzi o Wrocław na przykład, my pracujemy w takim zespole nas jako organizacji pozarządowej, Wydziału Partycypacji Społecznej, jednostki merytorycznej, jakiejś odpowiedzialnej za dany temat i być może czasami jeszcze jakiejś firmy, która na przykład opracowuje dany projekt, tak? To może być projektant. Więc w tym momencie każdy z nas ma jakiś trochę inny punkt widzenia, tak? I musimy też zrozumieć siebie i pracować dobrze z tym zespole, tak? Żeby w ogóle te konsultacje się udały. Najpierw musimy zacząć od tego ustalenia, właśnie tego dobrego, stworzenia tego dobrego planu konsultacji wspólnie. Również tematyka konsultacji jest takim wyzwaniem, o co się zapytać konkretnie tych mieszkańców, tak? Żeby się nie okazało, że te konsultacje to jest w ogóle bardzo trudne, na przykład przy ustalaniu dla nas formularzy jakichś konsultacyjnych i tak dalej, żeby zebrać opinie, które później nam będzie łatwo przeanalizować, ale też w tej tematyce konsultacji chodzi o to, żeby właśnie odpowiednio zapytać, tak, mieszkańców na dany temat. Kolejnym wyzwaniem jest sytuacja zastana. Często my właśnie tak jak mówiliśmy o tej takiej, Krzysiek przed chwilą powiedział o tej takiej diagnozie, tutaj bardziej chodzi też o to, co już się w danym terenie dzieje, tak? Być może z daną inwestycją, którą konsultujemy, ona już jest jakoś w tej lokalnej społeczności danej gminy, tak? Czy danego osiedla, może już wszyscy o niej słyszeli, jest jakiś konflikt, albo może na odwrót, może jest już jakaś świetna grupa, która się, jakieś lokalne partnerstwo, które się zawiązało w tym celu, tak? My musimy się o tym dowiedzieć. Więc tutaj to jest taki, jest potrzebne właśnie zrobienie takiej diagnozy, przygotowanie się i tutaj dlatego nam są też potrzebni ci partnerzy lokalni, którzy nas wspomogą właśnie w tym takim zapleczu merytorycznym.
Określony czas realizacji i terminy to jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o terminy, w kontekście na przykład tego, jak mamy bardzo, jak spotykamy się z świetną frekwencją, jest bardzo dużo opinii, a my mamy określony czas na napisanie raportu, który my piszemy, on później przychodzi przez jednostkę w urzędzie, musi odpowiedzieć na te opinie, tak? No i później jeszcze skład, grafika, korekta językowa i tak dalej, no więc mamy takie ograniczone też ramy czasowe, ale też jeśli chodzi o te terminy, mam na myśli to, że dostajemy czasami informacje od jakaś jednostka merytoryczna urzędu po prostu chce przeprowadzić konsultacje i też nie jest świadoma, jak długo to trwa, tak? Cały ten proces od zaplanowania zaplanowania konsultacji przez promocję, zbieranie opinii, później to raportowanie i nagle się okazuje, że w ogóle mamy bardzo mało czasu. Także to nie jest tak, że konsultacje przeprowadzimy w tydzień, tylko że na konsultacje potrzebujemy 3 miesiące. Kolejne wyzwanie to jest rozmowa na temat. Tutaj bardzo często nam się zdarza podczas różnego rodzaju spotkań, ale też w formularzach, że mieszkańcy zgłaszają opinie, które wykraczają poza zakres konsultacji. I to jest oczywiście super, że mieszkańcy chcą rozmawiać, w tym sensie, że bardzo często konsultacje w ogóle są być może jedyną możliwością w niektórych miejscach dialogu z urzędnikami i w ogóle dają możliwość wypowiedzenia się w jakichś kwestiach, w jakiejkolwiek kwestii mieszkańcom. No ale musimy jednak my jako moderatorzy pilnować, żeby zupełnie nam się ta dyskusja nie rozeszła, tak, żeby nie okazało się, że jest ona zupełnie już nie na temat. Być może musimy to, nie wiem, zorganizować kolejne spotkanie w takiej sytuacji, jeśli na przykład okaże się, że jest bardzo dużo odniesień do innej kwestii. Kolejne wyzwanie to jest pogodzenie, a nawet nie pogodzenie, tutaj mam zapisane interesariusze o odmiennych poglądach, tak? Nie tylko my jakby w tym zespole, który organizuje konsultacje, ale też interesariusze, którzy wypowiadają się na dany temat, mają bardzo odmienne poglądy. No i tutaj doskonałym przykładem są osoby, które na przykład poruszają się po mieście samochodem, a osoby, które w ogóle uważają, że nie powinno być samochodów w mieście, tak? Więc jakoś musimy pogodzić nie pogodzić, tylko sprawić, żeby te osoby mogły się wypowiedzieć, tak, podczas konsultacji. Żeby nie było zakrzykiwania się i mówienie, że ktoś nie ma racji i tak dalej, tylko musimy my, naszą rolą jest wysłuchanie tych odmiennych poglądów. Kolejne wyzwanie to jest zrozumienie idei konsultacji. Bardzo często nie tylko nie rozumieją idei właśnie konsultacji jako tego dialogu i zbierania opinii, ale później decyzji należącej do urzędników, nie rozumieją mieszkańcy i nie rozumieją też sami urzędnicy, to już mówił o tym Krzysiek. I wyzwanie ostatnie, no to jest pandemia, jak sobie z tym radzimy, też na samym początku powiedzieliśmy, więc nie będę powtarzać. Jeszcze tutaj już przechodzimy do tej trzeciej części naszej prezentacji, która właśnie będzie pokazywać przykłady konsultacji w małych gminach, które organizujemy, za które odpowiadaliśmy i Krzysiek opowie o konsultacjach w gminie Łagiewniki, w gminie Prusice. Te konsultacje dotyczyły planu zagospodarowania przestrzennego i studium. Krzysiek, musisz włączyć mikrofon. Dzięki. Pokazujemy takie najświeższe rzeczy, czyli z tego i z zeszłego roku. Te gminy łączy właśnie to, że w obu chodziło o planowanie przestrzenne. To są dwie gminy na Dolnym Śląsku. Prusice na północ, Łagiewniki na południe. I tutaj mamy akurat przykład dwóch spotkań w Prusicach. Po lewej stronie mamy spacer, tak naprawdę konsultacyjny. W przypadku planowania, to Sylwia się o tym pytała na samym początku. W przypadku niewielkich miejscowości, małych gmin, jak się rozmawia o nawet takich dużych tematach, jak plany zagospodarowania czy studia, a teren jest niewielki, no to najfajniejszym rozwiązaniem jest się po prostu z mieszkańcami przejść. Tutaj taki spacer był wcześniej przygotowany, wszyscy dostali mapy przejścia, dostali możliwość
notowania swoich opinii, czyli taki przybornik, z którym mogli iść i notować. Szliśmy sobie od punktu A do punktu B, od tych punktów, które były takie kluczowe, jeśli chodzi o nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zatrzymywaliśmy się z mieszkańcami i rozmawialiśmy. W tych spacerach uczestniczyliśmy my jako moderatorzy, mieszkańcy i urzędnicy. Bardzo ważne, i to też podkreślamy, że naszym zdaniem sytuacja, w której moderuje strona zainteresowana, czyli na przykład moderują urzędnicy albo moderują mieszkańcy, ale są żywo zainteresowani tym tematem, to nie jest dobra sytuacja. Jednak moderator, moderatorka czy jakiś team moderujący to powinny być osoby albo z zewnątrz, albo naprawdę obiektywne, które potrafią prowadzić dialog. W Prusicach było kilka spotkań, to po prawej stronie to jest bardziej klasyczne, otwierające cały proces, gdzie przyszli mieszkańcy i mieliśmy taką część informacyjną, a później ożywioną dyskusję. I w Prusicach bardzo fajną rzeczą, taką godną podkreślenia jest to, że o tym Ania wspominała, firma, która wygrała przetarg na zrealizowanie tego planu zagospodarowania przestrzennego, bardzo też żywo uczestniczyła w tych konsultacjach i chciała brać pod uwagę opinię mieszkańców. Niestety zdarza się też tak, że w momencie, kiedy jest wyłoniona firma, która ma przygotować koncepcję czy już konkretny plan, no ma już jakąś tezę w głowie i my musimy się wręcz z nimi boksować i urzędnicy również, że halo moment, tak? W przetargu czy w zapytaniu przetargowym był zapis, że cały proces obejmuje również konsultacje społeczne i te opinie mieszkańców muszą być wzięte pod uwagę. Tutaj w Prusicach mieliśmy naprawdę znakomitych też projektantów, którzy pojawiali się na spotkaniach, odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące merytorycznych kwestii z planowaniem i co ważniejsze, to jest jeden z takich modelowych dla nas przykładów konsultacji, gdzie uwagi zgłaszane przez mieszkańców naprawdę zostały wzięte pod uwagę przy planowaniu i na końcu, przynajmniej tak jak my to widzimy, co wiemy, wszyscy byli rzeczywiście zainteresowani. A tutaj mamy proces w Łagiewnikach, to jest gmina na południu i tutaj bardzo fajna rzecz się wydarzyła, bo cały proces dotyczył konsultowania nowego studium. Studium jest zagadnieniem bardzo abstrakcyjnym, ten proces był bardzo duży, bo on tak naprawdę obejmował około 10-12 spotkań na przestrzeni 7 czy 8 miesięcy i 3 etapy. I bardzo ciężko z mieszkańcami się rozmawia o takich abstrakcyjnych, często dla nich specjalistycznych tematach. Ale rozmawiając na temat tego studium, umówiliśmy się z urzędnikami, że będziemy też zbierać inne opinie, inne pomysły i jeżeli one będą dotyczyły przestrzeni, będziemy próbowali jakoś w to studium te pomysły inkorporować albo je zrealizować. No i po pierwszym etapie, gdzie wielu mieszkańców z różnych miejscowości tej gminy zgłaszało potrzebę rozbudowy sieci rowerowej i ze względu na ruch mieszkańców między miejscowościami i na to, żeby przyciągnąć trochę turystów, bo gmina jest rzeczywiście bardzo malowniczo położona. Na drugim etapie narodził się pomysł utworzenia takiej gminnej pętli turystycznej, łączącej najważniejsze miejscowości, ale też najciekawsze miejsca turystycznie. I tak naprawdę konsultując studium zaprojektowaliśmy pętlę rowerową. Tam były jeszcze poboczne tematy, jak rewitalizacja jednego ze stawów. Przy tym procesie znowu, na to zwracam uwagę, bardzo fajną rzecz udało nam się zrobić, bo współpracowaliśmy ze studentami z Katowic, którzy uczą się planowania przestrzennego i w ramach właśnie tego projektu to, co mieszkańcy zgłaszali na kolejnych etapach, było pokazywane już jako studenckie koncepcje, czy mieszkańcy naprawdę mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Też bardzo fajny proces, to są akurat zdjęcia z podsumowania z Nocy Świętojańskiej. Ania już o tym mówiła, ja trochę też wspominałem. Ważne jest wychodzenie do ludzi. Jeżeli wiemy, że dana impreza lokalna przyciąga sporo ludzi, to jest świetna okazja, żeby właśnie wyjść do nich i porozmawiać. I tutaj naprawdę
świetnie to zadziałało, bo pojawiły się osoby, które się nie pojawiały w ogóle na wcześniejszych etapach, bo dla nich to było bardzo abstrakcyjne. Nigdy wcześniej w Łagiewnikach nie było żadnych konsultacji, do tego jeszcze konsultacje studium, to już naprawdę taki duży, duży poziom abstrakcji. A tutaj przyjechali sobie na rowerach, przyjechali na Noc Świętojańską i między robieniem wianków, jedzeniem kiełbasy i dyskusjami społecznymi mogli tak naprawdę pozostawić swoje opinie na temat i studium, i tej pętli rowerowej, i innych tematów. Więc bardzo fajny projekt, ale to muszę podkreślić, i w Łagiewnikach, i w Prusicach naprawdę urzędnicy zrozumieli, czym są konsultacje. To znaczy, to była taka praca, którą my sobie na początku założyliśmy, że chcemy przekonać urzędników, czym powinny być konsultacje, i oni tego bakcyla jak najbardziej złapali i później też próbowali z tych konsultacji wyciągnąć jak najwięcej. Więc dwa takie bardzo fajne, świeże przykłady, które chcieliśmy przy tej okazji pokazać, i w którym tak dużo fajnych rzeczy się pojawiło, właśnie jak ten spacer badawczy, jak to wychodzenie do ludzi przy różnego rodzaju okazjach, nie wiem, tradycyjnych świętach, festynach, czy po prostu wydarzeniach, gdzie grupuje, samo podejście urzędników i też to, że można takie bardzo abstrakcyjne tematy przepracować na coś konkretnego dla mieszkańców. Ja jeszcze tylko dodam o tym projekcie, że projekt był realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi z Warszawy i myśmy byli takimi, jeśli chodzi o, na początku nam właśnie Fundacja Wspomagania Wsi się do nas zgłosiła, jako że operujemy na Dolnym Śląsku, a te właśnie konsultacje odbywały się na Dolnym Śląsku i poprosiła nas o wsparcie w tym zakresie. No i teraz, bo czas płynie nieubłaganie. To o tym projekcie, Aniu, może Tadeuszu albo ty, czyli też dotyczący małych gmin, od którego też zaczęliśmy, o konsultacjach szytych na miarę. Tak, no to ja. No to kolejna taką rzecz, o której chcieliśmy opowiedzieć i która właściwie spowodowała, że tytuł tego naszego spotkania też ma taką nazwę, no to są konsultacje szyte na miarę. Jest to projekt finansowany ze środków programu Aktywni Obywatele i tutaj skupiamy się na takich trzech niedużych gminach na terenie Dolnego Śląska. Niedużych, czyli takich, które mają do 20 tysięcy mieszkańców. I tymi gminami są, to chyba jest na następnym slajdzie bardziej tak wymienione. Tak. Złotoryja, Chojnów, Środa Śląska, czyli trzy takie właśnie małe gminy Dolnego Śląska. I no, współpracujemy tutaj z jednej strony z urzędnikami, z drugiej z liderami społecznymi z tych miejscowości, po to, żeby no, właśnie polepszyć tą partycypację, tak? Ale polepszyć nie w takim znaczeniu, że przychodzimy no, właśnie z dużego miasta i pokazujemy wam, jak macie to wy zrobić, tak? Tylko pokazujemy, jak my to robimy, pokazujemy pewne standardy i wspólnie staramy się na te konsultacje skroić na miarę, tak? Wspólnie z jednej strony z możliwościami urzędu, ale też z oczekiwaniami, potrzebami tych liderów społecznych, bo uważamy zawsze, że obecność takich liderów jest bardzo ważna i bardzo jakby wzmacnia takie te procesy i sprawia, że, no, że one są po prostu lepsze. I tu może kilka słów o tym, jak no w ogóle jakby na czym polega różnica między konsultowaniem w dużych i małych miejscowościach, no bo z jednej strony jest wiele podobieństw, tak? To znaczy w każdym i czy to dużym milionowym prawie mieście, tak, czy też jakimś takim 20-30 tysięcznym, są różne konflikty, tarcia na linii pomiędzy władzą a obywatelami. Tak, no po prostu to jest wszędzie, to jest jakieś takie zjawisko uniwersalne. Tylko, że no tak zastanawialiśmy się to, co jest takiego specyficznego w tych małych miejscowościach, na co może warto zwracać uwagę. No po pierwsze jest to, no, że przez to, że one są małe, no jakby siłą rzeczy jest tak, że urzędy gminne, miejskie w tych miejscowościach mają mniejsze zasoby kadrowe. Często jest tak, że nie ma na przykład zbyt specjalizowanej komórki, która zajmuje się konsultacjami społecznymi. W takich dużych miastach Wrocław, Poznań, Warszawa jest jakiś tam wydział, referat, jak zwał, tak zwał, która zajmuje się konsultacjami społecznymi. Tutaj tak nie ma, więc jest to trochę pewna trudność, gdyż nie ma na przykład osoby, z którą się tak bezpośrednio, tak, która się zajmuje tylko i wyłącznie tą partycypacją, więc to jest pewne wyzwanie, bo ta osoba też ma ograniczone możliwości. Z drugiej strony, jeśli chodzi o tych liderów społecznych,
to też no, różnie bywa, to podam taki przykład akurat, który tutaj mi tam jakoś bliski, w Środzie Śląskiej, no jest, są organizacje społeczne, są one aktywne, ale to są organizacje społeczne, ja bym powiedział, że one są tematyczne, tak? To znaczy, to jest klub piłkarski, klub wędkarski, tego typu organizacje. Nie są to organizacje, które na przykład mają na celu, nie wiem, rozwój miasta jako takiego, nie są to jakieś takie ruchy małomiejskie. Bardzo rzadko się takie osoby czy też organizacje spotyka, więc to też te organizacje, które są, no pracują w innym trochę trybie i też trzeba z nimi trochę popracować i wytłumaczyć im, co one mogą zrobić tak jak ja, że nie muszą się ograniczyć tylko do tej swojej takiej bieżącej działalności, a mogą też z tego wyjść. No i to przez to, że to są takie nieduże miejscowości o ograniczonych zasobach, to powoduje, że pewne rzeczy dłużej, tak, takie mam wrażenie, trwają, tak? To znaczy, no jak ktoś pójdzie na urlop, a ten drugi sobie osoba pójdzie na urlop, zaraz się okaże, że no cały wydział przez 2 miesiące jest nieobecny, tak? I to trochę może paraliżować pracę. Nie wiem, może Ania albo Krzysiek jeszcze będą chcieli coś dodać od tych swoich. Ja mogę dodać, że są też plusy takie, że jakby urząd jest bardzo dużo bliżej mieszkańca, tak? Czy burmistrz, czy właśnie dani urzędnicy. No więc jakby że mają dużo lepszy kontakt, taki bezpośredni. Nie ma takiej, nie wiem, bardzo dużej granic, tak? Między urzędem. Mhm. Więc to mi się wydaje, że to jest akurat takie dobre. Tak, to też muszę potwierdzić, że to czasami ułatwia, tak, że jest jakieś spotkanie, no to takim spotkaniu na ogół bierze udział burmistrz, bo to nie jest tak, że ma 1000 spraw i tutaj się tym nie zajmie, tylko raczej jest zainteresowany, ma też możliwości, tak? W dużym mieście, no, do prezydenta jest raczej dalej, niż tak, bliżej. Tak, no ja właśnie też się pytałam w jednej z gmin, którą mam, właśnie też się pytałam, jak to, że no to zapytajmy kogoś, kto się merytorycznie tym zajmował, no bo tam pewnie burmistrz to nie wie, a właśnie się okazało, no ale wiesz, to jest tak jakby u was we Wrocławiu to była jedno osiedle, przecież ci radni osiedlowi wiedzą o wszystkich, tak? I dużych inwestycjach, które się dzieją na terytorium danego osiedla. Także tutaj rzeczywiście dani urzędnicy mają wiedzę, no być może na temat każdej nawet inwestycji, tak? Na terenie miasta. To też na pewno pomaga. Ja to mam jeszcze tylko dodał do tych rozważań Tadeusza, że to jest w ogóle pewnego rodzaju paradoks, bo partycypacja sama w sobie, ona powinna właśnie kwitnąć w małych miejscowościach i gminach i dopiero przenosić się, bo jest dużo trudniejsza do dużych miast. A w Polsce ten ruch jest chyba odwrotny trochę, znaczy liderują w tym jednak duże ośrodki miejskie, też różnie to wygląda i dopiero to zaczyna schodzić coraz bardziej do mniejszych miejscowości. A tak naprawdę te procesy i też problemy, to znaczy te problemy często są takie dużo bardziej namacalne i fajniejsze do rozmowy niż abstrakcyjne, tak jak to bywa w przypadku dużych aglomeracji miast, więc wielka szkoda i to też pokazuje, że tak naprawdę my nie do końca jakby rozumiemy, jak powinniśmy, wszyscy nie za bardzo rozumiemy, jak powinniśmy zarządzać wspólną przestrzenią i dobrem wspólnym. Następny slajd. Aha, dobrze, okej. No to działania, o których już zaczęliśmy mówić w ramach tego projektu, to jeszcze tak porządkując, tak, no przeprowadzamy diagnozę partycypacji społecznej w gminach. O tym wspomnieliśmy wcześniej, tak? To znaczy przyglądamy się, jak ta partycypacja wygląda. Mamy taki tam, powiedzmy, szablon oceny tych działań, tak? Przyglądamy się, jak gminy sobie radzą z informowaniem, z publikowaniem, potem podsumowań, czy budżet obywatelski działa i czy jak działa właśnie w czasie pandemii. Kolejnym elementem też jest to szkolenie eksperckie, o którym tutaj Krzysztof mówił wcześniej. No po prostu zebraliśmy tych wszystkich urzędników, przedstawicieli właśnie społeczeństwa obywatelskiego, aktywistów takich lokalnych, żeby wspólnie porozmawiać o konsultacjach i ich takich standardach. No, celem było też to, żeby ci, bo też widzimy taki trochę problem, że wiele, ale to jest taki problem ogólnopolski, to nie jest jakiś może coś szczególnego dla mniejszych miejscowości, także nie zawsze miasteczka uczą się od siebie nawzajem, wymieniają doświadczeniami. Znaczy my, prowadząc różne działania tu i tam, mamy perspektywę taką, która pozwoli zobaczyć, jak coś się odbywa we Wrocławiu, w Poznaniu, w Łagiewnikach czy w Środzie Śląskiej,
ale nie zawsze przedstawiciele tych miast wymieniają się między sobą tymi doświadczeniami, uczą się od siebie, bo oni też jakby są ekspertami, działają w podobnych warunkach. Więc tutaj celem tego projektu jest również to, żeby oni tak właśnie się tymi doświadczeniami wymienili. Kolejna rzecz, no to w tym naszym projekcie to przeprowadzenie takich modelowych konsultacji społecznych przy wsparciu ekspertów. Tutaj no, jesteśmy na etapie wybierania już konkretnych tematów, które gminy chcą przekonsultować i przy naszym takim udziale, wsparciu, no, przeprowadzenie takiej konsultacji, ale w taki sposób, że nie my wyręczamy te gminy, tylko no właśnie te gminy same trochę przeprowadzają te konsultacje, ale no, my tutaj jesteśmy zaraz obok, żeby im coś doradzić, pomóc, zwrócić uwagę na jakieś ważne rzeczy. Efektem tego, rezultatem tego projektu będzie taka krótka instrukcja, broszura online'owa na temat tego, jak prowadzić konsultacje w mniejszych gminach, czyli właśnie jak je uszyć na miarę, jak je dostosować do możliwości takich mniejszych gmin, mniejszych jednostek, tak mniejszych budżetów. No i będzie taki również no właśnie promocyjny, informacyjny spot, materiał wideo, który będzie mógł być wykorzystany. Obecnie jesteśmy na etapie no właśnie szykowania tych modelowych konsultacji społecznych. To trwa, to muszę przyznać, że chyba to było takim większym wyzwaniem, niż się spodziewaliśmy, tak? W sensie, że przygotowanie, wybór samego tematu też jest jakiś, dość dużo czasu zajmuje i gminy dużą uwagę do tego przykładają, tak? Jakby z jednej strony może się trochę obawiając, ale też chcąc jakoś wybrać taki temat, który najlepiej się do tego sprawdzi, więc to jesteśmy na tym etapie, więc chętnie też za jakiś czas będziemy mogli się tym podzielić, opowiedzieć, jak nam poszło. I tutaj na sam koniec zdjęcie właśnie z naszymi urzędnikami, urzędniczkami. Właściwie tak, były same panie. I liderkami. I liderkami lokalnymi. Panie, ale dobrze, to jak rozumiem, jest koniec prezentacji. Bardzo Wam dziękuję za tą informację, czym się zajmujecie, jak planujecie te konsultacje. Cieszę się, że powiedzieliście o tym, co jest ważne w procesach konsultacyjnych, czyli 7 zasad konsultacji. To, co jest dla mnie bardzo ważne, no to informacja o konsultacjach, że musi iść kilkoma kanałami, żeby ona była skuteczna i dotarła do wielu mieszkańców. I to musimy o tym pamiętać, że to muszą być zawsze minimum 3 kanały komunikacji. Proszę pamiętajcie Państwo o tym, dlatego że już wspominaliśmy o tym, że wiele osób bywa wykluczonych, jeżeli korzystamy tylko z internetu lub ze stron. Oczywiście nikt nie zagląda na VIP-y, a tym bardziej już chyba w mniejszych gminach. To, za co Wam dziękuję, co ważne, to, że mówiliście o tym, o dialogu. Ja chciałam jeszcze dopytać o to, bo sama pracując i prowadząc procesy konsultacyjne w mniejszych gminach, to też mam takie spostrzeżenie jak Wy, że ten kontakt z urzędnikami, włodarzami jest zdecydowanie bliższy. To, co ja sobie cenię, że bardzo często to są rozmowy na telefon, szybko podjęta decyzja i można w ciągu kilku minut już podjąć jakieś działanie, co nie zdarza mi się w żadnym większym mieście. Ale chciałam zapytać, bo mówiliście dużo o tym uczeniu dialogu, słuchania. Czy pracujecie też z włodarzami gmin, bo tak naprawdę to do nich należy to ostatnie zdanie, czy ten proces konsultacyjny uwzględni głosy mieszkańców. Już pomijam te kwestie tego, kwestie budżetowe, kwestie, czy coś w danym miejscu może być, ale prawie każdy regulamin konsultacji społecznych kończy się tym, że to prezydent, wójt, burmistrz podejmuje ostateczną decyzję, wynik konsultacji nie jest wiążący i często sobie myślę, że trzeba pracować z tymi osobami na samym szczycie, bo one czasami są przekonane, że same wiedzą najlepiej co i jak, nie biorą udziału nie zawsze w procesach konsultacyjnych, w tym wypadku może jest inaczej, ale takie pytanie, czy pracujecie z włodarzami gmin, żeby zrozumieli, jak ważny jest dialog i słuchanie mieszkańców? Tak, pracujemy. Wspaniale. I co z tego wynika? Znaczy, ja mam takie właściwie inne doświadczenia, jeśli chodzi o te mniejsze gminy, że wręcz jest takie, no to niech pani, to pani może zapytać, o co chce, tak? Czy już na końcu jest, że właściwie nie kojarzę akurat w tych właśnie to bardziej jakby w dużych miastach mam wrażenie, że jest ten problem z uwzględnianiem opinii, a tutaj właśnie jakoś, nie wiem, z tych procesów, które prowadziliśmy, ale tu może się, nie wiem, Krzysiek ze mną nie zgodzisz, wydaje mi się, że właściwie wszystko zostało uwzględnione. Także
Znaczy, wspaniale. Że właściwie ja te opinie były, nie? Tak, to znaczy ja myślę, że to jest chyba problem też, kto się kryje pod tymi włodarzami, tak? To znaczy, jeżeli mówimy rzeczywiście o włodarzach, czyli poziom wójtów, burmistrzów, prezydentów, etc., no to jakby ciężko jest z nimi pracować. Znaczy ciężko jest powiedzieć, proszę przyjść, nie wiem, na 3-godzinny warsztat o tym, jak prowadzić dialog, chociaż na przykład pracujemy z aglomeracjami, tak? Teraz pracujemy z aglomeracją opolską, która składa się z 21 gmin, więc teoretycznie fajnie by było przeprowadzić dla tych rzeczywiście, no właśnie na poziomie burmistrzów, wójtów, prezydentów taki warsztat. To jest trudne, natomiast jednak bardzo często jest tak, że urzędnicy, którzy odpowiadają za dany proces konsultacji społecznych, mają na tyle kompetencji, że oni rzeczywiście za to odpowiadają. I jeżeli oni to czują, no to ja też powiem, ty wspomniałaś o tym, że w dużych miastach ci się nie zdarza. No mi się zdarza w dużych miastach jednak, że mogę bardzo szybko wykonać telefon i mam decyzję bardzo szybko, tak? Więc ja myślę, że to jest kwestia nastawienia. To nawet nie chodzi, przepraszam, że ci przerwę, że się nie zdarza, ale wydaje mi się, że w tych mniejszych gminach to czasami te osoby, które podejmują decyzje, siedzą nawet razem w jednym pokoju bardzo często. To jest tak, że łatwo zdobyć informacje, podjąć decyzję i iść dalej. Mechanika podejmowania decyzji jest dużo prostsza, ale też dużo fajniejsza jest w małych miejscowościach, w małych gminach to, że bardzo często urzędnicy widzą w tym swój żywotny interes, jeżeli zrozumieją, że konsultacje są fajne. Tutaj ta gmina Łagiewniki to był niesamowity przykład, bo pani, która prowadziła te konsultacje, jednocześnie odpowiada za pozyskiwanie środków zewnętrznych. I jak pojawił się ten pomysł tej pętli rowerowej i ona jakby zrozumiała, jakie narzędzie dostaje w ręku i że jeszcze dostanie do tego projekty, naprawdę jej się oczy świeciły. Ona była największą jakby orędowniczką, bo to było po prostu coś dla niej niesamowitego, bo ona miała materiał, który miał olbrzymią akceptację społeczną, który jest naprawdę świetny dla gminy, który można było odpalić od razu, bo ta trasa została wytyczona po już istniejących drogach, szlakach. Jakby kwestia rozbudowania infrastruktury to mogła być właśnie kwestia na pozyskiwanie środków. Więc bardzo często ci urzędnicy też dostają takie bardzo duże, powiedziałbym, narzędzie, czy takie, że tak powiem, ostrze do wojowania i zmieniania tego świata wokół siebie, a jednak w dużych miastach, w dużych gminach te zależności są dużo, dużo większe. Niestety jest dużo, dużo więcej polityki, więc ja bym też powiedział, że jednak w małych gminach oczywiście ta polityka też jest, ale ona często jest taka zero-jedynkowa, czyli jest obecny burmistrz i były, albo ktoś, kto przegrał. I to jest dość jasne i czytelne, ale to nie przeszkadza tak w normalnej pracy, jak mówimy o dużych miastach i aglomeracjach. No i to, o czym też Ania chyba wspominała. Bardzo często w dużych miastach do jednego tematu jest ileś jednostek. Tak przebudowujemy skrzyżowanie, mamy drogi, mamy zieleń, mamy infrastrukturę podziemną i tak dalej, i tak dalej. I czasami to są 4-5 jednostek i teraz dwie jednostki pracują super, trzy nie pracują w ogóle, a żeby zrealizować dany projekt potrzebujemy 5 jednostek, tak? A są zupełnie inne prędkości. Więc to są, chyba bym powiedział, takie trudności. Ja jeszcze dodam, że może faktycznie nie, to by było ciekawe przeprowadzić szkolenia takie dedykowane, chociaż nie lubię tego słowa, ale dedykowane właśnie dla włodarzy, ale my tego nie robimy, my trochę pokazujemy, szkolimy przez działanie, pokazując dobrze zrobione konsultacje, że to działa, włączając, tak, no, tak to też jest taki element, że ustalamy coś, ustalamy ten plan promocji, konsultacji, to też jest element uczenia. Jak to ma wyglądać, tak? To nie nazywamy tego działaniami edukacyjnymi, no to po prostu przy okazji się dzieje, ale myślę, że to jest bardzo ważny element tych wszystkich naszych działań, no też tego projektu, także pokazujemy, że przeprowadzamy te modelowe tak zwane konsultacje po to, żeby one się już same tak toczyły, tak? Żeby pokazać po pierwsze, że to się opłaca, tak jak mówił Krzysztof, tak? Że dobre konsultacje są korzyścią dla gminy, dla tych urzędników i tak dalej, żeby aktywistom pokazać, że warto się angażować i tutaj no, taki cywilizowany sposób wejść w dialog, bo to też jakby buduje ich pozycję, ale też pokazać, że to nie jest jakieś takie, no, że to da się zrobić. Także oczywiście to wymaga pewnego trudu, wysiłku, zaplanowania,
pewnie też jakiegoś budżetu, tak, ale że to da się zrobić, tak, i że możecie to sobie sami zrobić, sami skroić na miarę. To ja jeszcze zadam pytanie, które się pojawiło. Czy gdzieś w Państwa miastach działają ciała doradcze, urzędniczo-społeczne, mające analizować i ewaluować procesy konsultacyjne, na przykład Rada do Spraw Partycypacji Społecznej? Ja się z tym nie spotkałem. Ja też nie. Natomiast tak mogę powiedzieć, ja akurat byłem radnym Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i trochę działalność rad znam. To oczywiście bardzo zależy od miejsca, natomiast ja mam do rad taki ambiwalentny stosunek, bo celem rad jest radzenie. Tak? I ta sprawczość rad często jest niska, spodziewamy się, żeby była duża. Oczywiście w momencie, kiedy mówimy o dużych miastach czy aglomeracjach, gdzie tych procesów konsultacyjnych jest na przykład 20, 30 czy 50 w roku, fajnie, gdyby było jakieś ciało zewnętrzne, ale jeżeli nie ma, to też nie chcę powiedzieć, że obchodzi się to, ale realizuje się to przynajmniej my realizujemy poprzez autoewaluację z jednostkami, z którymi współpracujemy. Czyli realizujemy dany proces z daną jednostką, która odpowiada ogólnie za partycypację albo za dany proces. I po prostu po procesie sobie podsumowujemy, co nam wyszło, co nam nie wyszło i lecimy dalej, tak, kolokwialnie mówiąc. W wielu gminach są zespoły doradcze do ewaluacji regulaminów, budżetów. Tak. Są też, ja właśnie dzisiaj się spotkałam, analizowałam jedną z gmin, też na Dolnym Śląsku, to był chyba... Nie wiem, czy jedna z górskich takich miejscowości turystycznych i właśnie była mowa na temat tego, że w sensie sprawdziłam na stronie, że akurat są konsultacje coroczne na temat regulaminu budżetu obywatelskiego. Także to byłam zdziwiona, naprawdę to była jakaś miejscowość, która miała chyba 4000 mieszkańców i co roku tam było 3 spotkania, także naprawdę sporo. Z mieszkańcami właśnie takie konsultacje i na tej podstawie dopiero wypracowywali co roku ten regulamin. Także oczywiście wydawało mi się, że jakby są ewaluacje budżetu takie w formie konsultacji, ale nie sądziłam, że w tak małych miejscowościach. Ja tylko jeszcze dodam, że jakby budżet obywatelski można bardzo fajnie właśnie ogrywać spotkaniami z liderami, tak? I z nimi ewaluować tak naprawdę, bo to jest taka bardzo specyficzna sytuacja, ale ci liderzy no, mają olbrzymią wiedzę i oni też najlepiej widzą, czy te mechanizmy działają, czy nie, zwłaszcza jeżeli to są tacy liderzy, którzy od wielu lat pracują ze społecznościami, więc rzeczywiście to jest bardzo fajne i być może dużo lepsze niż rada, tylko wykonanie telefonu czy zaproszenie liderów, liderek i porozmawianie. Ja tylko dodam, tutaj mam pytanie, że u nas w Toruniu są zespoły, które powstają, łączy, w zespole mamy przeważnie radnych, liderów społecznych, mieszkańców i odpowiednich dyrektorów różnych wydziałów i nam się udało to wprowadzić. Pamiętam, że gdy byłam radną miejską w Toruniu, no to taki zespół wypracował naprawdę dobre rozwiązania. Mamy takie zespoły, które zajmują się analizą regulaminów budżetów i konsultacji. No i oczywiście to jest też dyskusyjne, co uda się załatwić, co nie, ale to też jest pewien poziom dialogu, który ja sobie bardzo cenię i takiej uważności, uczenia się rozmowy. Wiemy, że w kilku miastach mamy Rady do Spraw Kobiet, Rady Seniorów, więc to już jest taki krok do zmiany. Jeśli u kogoś was gra telefon albo muzyka, oczywiście bardzo ciekawa, ale co jakiś czas się włącza, więc jak możecie, to wyłączcie te dźwięki. I także ja zachęcam, bo można to obserwować. Teraz mamy wyjątkowy czas pandemii, więc te spotkania w urzędach odbywają się głównie online, ale ja przypominam Państwu, wszystkim, którzy nas słuchają i oglądają, że mamy takie prawa, mieszkanki, mieszkańcy, żeby brać udział we wszystkich sesjach Rady Miasta, we wszystkich komisjach, że mamy prawo składać zapytania do włodarzy, do radnych. Przypominam zawsze, że mamy prawo składać wnioski nie tylko do budżetu partycypacyjnego, ale także do budżetu gminy. Więc korzystajmy ze swoich praw. Pamiętajmy o tym, co możemy. Pamiętajmy, że budżet miejski jest nasz wspólny. Przestrzeń publiczna jest też nasza wspólna i wpływa na jakość życia, poprawę bezpieczeństwa, na to, jak nam się żyje w naszych
miastach, miasteczkach. Ja Wam się bardzo dziękuję za tą dyskusję, o tym, że mówicie o tym, czym się zajmujecie. Przypominam Wam, że Kongres Ruchów Miejskich to federacja wielu różnych organizacji i zapraszam Was do nas. Także zapoznajcie nasze tezy, będziecie wiedzieć, czy one Wam pasują. My co 2 lata spotykamy się na Kongresie Ruchów Miejskich i tam też się dzielimy tym takim doświadczeniem, w czym możecie wziąć udział. Czekam na broszurkę z tego projektu, wyślijcie ją nam, bo może się okazać, że to jest tak ciekawe ABC, z którego będą mogli korzystać inni włodarze, inne organizacje i warto się tym podzielić. Przypominam, że są takie kanały komunikacji jak nasz fanpage, ale także grupa na Facebooku, z której też możecie korzystać i umieszczać tam wasze informacje. Sylwia, taka jedna rzecz, bo się jeden wątek ciekawy pojawił, sorry, ale tak może jeszcze bidutę, bo się pojawiła ta kwestia radnych miejskich, a jednocześnie pani Wioletta napisała, że mamy prawa, ale nie potrafimy z nich korzystać, odnosząc się do tego, o czym ty powiedziałaś. To tak. Dla mnie w ogóle bardzo ciekawym wątkiem jest, ja bym się przyjrzał, bo mi na przykład w konsultacjach społecznych bardzo brakuje radnych, nie? Miejskich. To jest bardzo ciekawe. I z tym to jest w ogóle dla nas taki bardzo duży znak zapytania, jak to się w ogóle dzieje, bo dla nas oni powinni być naturalnymi sojusznikami, czyli jestem radnym miejskim, za mną stoi ileś osób, dyskutujemy jakiś temat społeczny, więc ja na konsultacje przyciągam ten swój elektorat. My bardzo często próbujemy właśnie przez radnych miejskich dotrzeć do jakiegoś grona odbiorców i oni są dla nas w ogóle naturalnymi kołami zamachowymi, czy powinni być, a to w ogóle nie działa. I to jest fascynujące. W ogóle nie rozumiem dlaczego. Ja tu dopowiem. We Wrocławiu właśnie zawsze informujemy, przekazujemy informacje o wszystkich konsultacjach do wszystkich radnych miejskich, także do osiedlowych, tak? Znaczy może nie do radnych osiedlowych, bo ich trudno, ale do rad osiedli, tak? Żeby rady były tutaj powiadomione z różnym skutkiem. To znaczy we Wrocławiu, nie wiem ile tam jest radnych, 40 kilka w Radzie Miejskiej, tak? Ale są właściwie jedna, dwie osoby, które jakoś tam się pojawiają, są zainteresowane i nie wszystkimi rzeczami. Radni miejscy, no to już troszkę osiedlowi, czyli ten poziom niżej, to już troszkę lepiej, ale też bez jakiegoś szału. Nie wiem, ja czasami mam wrażenie, że takim partnerem bardziej do podejmowania jakichś rzeczy i dyskusji są no właśnie urzędnicy, tak, którzy no są powoływani, nie są wybierani, tak, że oni tutaj są bardziej tacy aktywni, tak. No niestety takie mam. No słabe takie doświadczenie, tak? że tutaj przychodzą urzędnicy, aktywiści, NGO-cy, wiadomo, pracownicy domów kultury, różne tego typu osoby, a radnych miejskich jakoś nie ma, tak? Nie wysyła. No nie wiem, czasami mieliśmy też takie, no może takie niezręczne sytuacje, że jakiś projekt, który konsultowaliśmy dość dobrze, wnikliwie, wieloetapowo, pojawił się na Radzie Miejskiej i radni miejscy troszkę tak kwestionowali, ale w ogóle ale po co się z tymi dziećmi gadać o komunikacji miejskiej? Przecież co one mają do powiedzenia? Tak lekceważące tam też niestety pojawią. Znaczy wiecie co, no wszystko zależy od człowieka i mamy radnych, którzy są bardzo aktywni i myślę, że warto to doceniać i tych radnych zapraszać, ale ja też wychodzę z takiego założenia, że warto wywoływać niektórych radnych do dyskusji, pytać o nich, korzystać z tego naszego prawa dopytywania i przypominać szczególnie przed wyborami, co zrobili, co nie. I to można robić w bardzo różny sposób. Pamiętajmy też, że radni dostają informacje o tym, gdzie są jakie konsultacje społeczne i tutaj możemy wykorzystać media do tego, żeby trochę dowiadywać się, czy ci radni byli, nie byli, jakie mają zdanie i wtedy prowadzić z nimi dyskusję. No, to wszystko zależy od tego, na ile im zależy, żeby współdecydować o decyzjach w mieście, a na ile są przekonani, że kolejny mandat będą mieli, no bo przecież na kogo innego gmina zagłosuje, więc wykorzystujmy te nasze prawa i dziś jest zdecydowanie to łatwiej robić niż 10-15 lat temu, bo media są chętne, żeby pisać o tym, co się dzieje w naszych gminach, szczególnie o tych sprawach społecznych, które łączą mieszkańców, bo to jest coś ważnego, nowego, to dotyczy wszystkich osób zainteresowanych w danym miejscu. Ja Wam serdecznie jeszcze raz bardzo dziękuję, to było miłe spotkanie, mówiliście o tym, co dzieje się gdzieś tam w waszych gminach, ale także o waszej organizacji i o was.
Także życzę wszystkim miłego spotkania. Was zachęcam do przeanalizowania sytuacji i zastanowienia się, czy nie warto dołączyć do Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich i wykorzystywać nasze kanały i się z nami sieciować. Życzę Państwu miłego wieczoru. Przypominam, że to spotkanie będzie nagrane i za kilka dni pojawi się na naszym YouTubie. Wam bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy się poznać, posłuchać o tym, co robicie. I życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy też wszystkim uczestniczkom i uczestnikom. Ja bardzo polecam kongres, byłem w tym roku w Lublinie. Bardzo polecam, świetny kongres. Ale, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Do widzenia.